No, powiem Wam szczerze, że trochę czasu faktycznie minęło od ostatniej premiery Monstera w Polsce, ale w końcu jest. Także witam z tej strony Cube, a oto premiera nowego Monsterka dostępnego w Polsce i oczywiście jest nim Ultra Strawberry Dreams. Piłem go w 44. epizodzie Kubła Energola, więc jeśli chcecie sprawdzić pełną recenzję, to zapraszam tam. Także dziś będzie tak naprawdę tylko film informacyjny. No i przypomnę sobie też, czy jest to tak dobre, jak zapamiętałem, bo pamiętam, że mi smakował. W każdym razie trzeba przedstawić puszkę, także kręci się wam właśnie. No, chyba się nie różni od tego odpowiednika amerykańskiego, poza napisem, że jest to smak truskawkowy na dole, co jest totalnie głupie, ponieważ jest ona nawet w tytule. No, halo, strawberry, tak? Niemniej jednak zostaje to otworzyć i spróbować. Kolor jest faktycznie taki różowy, nieco jak te napoje o smaku gumy balonowej, niektóre przynajmniej, więc no, jest po prostu taki różowiutki. Jak to zatem pachnie? No, czuć taką cukierkową truskawkę, coś takiego. No i dobra, pijemy. Wersja amerykańska wydawała mi się bardziej mleczna niż to, aczkolwiek wciąż jest naprawdę git. Tutaj jakby ten posmak mleka jest w tym aftertaste na końcu języka, co nie? A tak to czuć głównie, no w zasadzie taką truskawkę ze słodzikiem. Muszę przyznać, że jak na Ultrasa jest to spoko, bo nie jest to za słodkie, jakby no nie narzuca się to aż tak bardzo. No i przede wszystkim fajnie, że jest w końcu truskawkowy energetyk, bo ogólnie takich truskawkowych jest bardzo mało. Jeśli chodzi o samego Monstera, to była chyba truskawkowa lemoniada, jeśli się nie mylę. I ona była okej, aczkolwiek wciąż niedostępna w Polsce, a w samej Polsce to truskawkowych energetyków to próżno szukać. No ale nic. Polecam oczywiście tego Monstera. Skaczcie do Żabki, jeśli jesteście zainteresowani. A ja oczywiście dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeśli tak, to zostawcie ocenę pozytywną. Jeśli nie, ocenę negatywną. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tego Monstera, czy jest okej, czy też nie. Oczywiście to jest sekcja dla Was, więc no, wypowiadajcie się. Subskrybujcie kanał TheCube, jeśli interesują Was materiały z moim udziałem na temat energetyków i nie tylko. Oczywiście walnijcie w dzwona, żeby dostawać wszystkie powiadomienia, ponieważ YouTube ma z tym różnie. No i zapraszam na Kubę Serwera, tam jest community mojego kanału, też tam jestem, rozmawiamy na wszelakie tematy i tak dalej. No jest tam po prostu spoko, miła atmosfera, myślę. A z tej strony moje socjalne media, na których się udzielam. Instagram służy mi do shitpostowania, mówienia generalnie o takich bardziej prywatnych rzeczach, etc., etc. A ogólnie mam te socjalki do wrzucenia powiadomień, jeśli YouTube będzie na jaki jest. Tyle ode mnie, lecimy dalej z materiałami, bo staram się no jednak trzymać systematyczność, póki są te wszystkie nowości, które wyszły. Także tyle. Naprawdę tyle i aż tyle. Trzymajcie się tam, do zobaczenia następnym razem i bye bye.